Bo powiedziałeś, że będziemy mówić o kolorach, a myślę, że bardzo ważne, żeby podać kontekst. To znaczy, kolor może oznaczać bardzo wiele rzeczy i teraz w zależności w jaką metodologię wchodzimy, tak, no to, to mówimy o turkusowych organizacjach, ale jakich turkusowych organizacjach? Co to oznacza dokładnie tak i czy mówimy o turkusie, czy mówimy bardziej o kolorze żółtym w metodologii fatalnie ekonomicznie i po prostu no, gdybym nie był tak nastawiony na ten cel, to pewnie bym poszedł gdzieś na etat, ale wolałem dosłownie przygłodować, albo nawet głodować, niż, yy, niż iść gdzieś na etat, bo byłem na maksa zdeterminowany, że to osiągnę. No i yy, na wskutek różnych historii yy, poznałem dużo ciekawych ludzi w Rzeszowie. Poznałem między innymi pewnego kurda, który był ścigany karą śmierci w Turcji. Cześć, dzień dobry, witajcie. Witaj. Zapraszam cię na specjalny odcinek, gdzie jestem gościem. Powiem Nexus, grzesiek mnie przemagluje, zrobi to wesitaśnie. Zapraszam. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. Dziś moim gościem Łukasz Solarski. Cześć Łukaszu. Cześć, cześć, witajcie. W poszukiwaniu swego koloru. Czyli będziemy mówili trochę o przygodzie Łukasza, jak doszedł generalnie do koloru. Mam tu na myśli kolor organizacji, Łukaszu. Czyli dlaczego w ogóle zainteresowałeś się turkusem mhm. i jakie miałeś doświadczenie wcześniejsze, czyli może ten czerwony byłby na ciebie kolorem wymarzonym. Może nie na dłuższą metę, natomiast zawsze fascynowało mnie, z jakich powodów osoby podejmują takie działania i gdzieś szukają tego koloru turkusowego. I dziś właśnie poprzez doświadczenia Łukasza, mhm. postaramy się. Łukaszu może, zawsze, kiedy nie będziesz chciał odpowiadać, to pamiętaj, pomidor. Pomidor, tak. tak, bezpieczne słowo. Ja natomiast będę pytał wszystko, Dobrze. to, co mnie interesuje w twoim bogatym doświadczeniu. To Pierwsza jest taka, że porzucasz dom rodzinny i przenosisz się do Wrocławia. Prawda? To był Wrocław? Do Rzeszowa, do Rzeszowa. Na dwa miesiące, a później do Wrocławia. I ja wiem, że jestem gościem i odpowiadam na pytania, ale jestem też trochę rzucony na głęboką wodę, więc podkręciłbym teraz i jeszcze zrobiłbym wstęp do tego, co powiedziałeś, zanim przejdziemy dalej. Mhm. Bo powiedziałeś, że będziemy mówić o kolorach, a myślę, że bardzo ważne, żeby podać kontekst. To znaczy, kolor może oznaczać bardzo wiele rzeczy i teraz w zależności, w jaką metodologię wchodzimy, no tak, to, to mówimy o turkusowych organizacjach, ale jakich turkusowych organizacjach co to oznacza dokładnie, tak? I czy mówimy o turkusie, czy mówimy bardziej o kolorze żółtym w metodologii Spiral Dynamics? Czy mówimy o Turkusie w metodologii Frederika Ralu, który notabene jest jest zapożyczeniem Spiral Dynamics? Ralu tak? miałem tu, tutaj, miałem tak. go na myśli. On uprościł te kolory, ich jest zdecydowanie więcej. Tak. Natomiast tu uprościł i, i będziemy mamy zresztą odcinek na tym kanale, spacer pośród kolorów, to jest jakby tak, po którym można znaleźć ten, ten odcinek. Natomiast, właśnie metodologię organizacji mam tu na myśli, mm -hmm. dobrze, że doprecyzowałeś. Więc w podążaniu do, 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 do tej swojej ulubionej organizacji, w której się czujesz najlepiej, to najpierw swoja przygoda. Jako chłopak, kawaler, tak, trafiasz do Rzeszowa. <grym> dwa miesiące tam yy, śpicie również w aucie, chyba z kolegą, tak jak myślałem. To jeszcze nie w Rzeszowie, w Rzeszowie tam, było okay. to zupełnie inaczej. Rzeszów to jest bardzo ciekawa historia i myślę, że nawet mógłbym troszkę to jeszcze opowiedzieć o tym Rzeszowie, dlatego, że Rzeszów to było największe, no największe duże miasto w mojej okolicy, jestem z Podkarpacia, dosłownie, mieszkałem pod lasem, zajmowałem się sprzedażą firan przez internet i no, i już zajmowałem się też IT, aczkolwiek tak uczyłem się sam tego wszystkiego i uczyłem się też biznesu sam. Jeździłem na różne konferencje, również za granicę, głównie do Warszawy i tam poznawałem wielu ludzi, którzy już osiągnęli sukces biznesowy, i wydawało mi się, że jeżeli ja znam takich ludzi, tak doskonale się mi z nimi komunikuję, również na afterparty, no to co stoi na przeszkodzie, żebym ja zrobił coś podobnego? Oczywiście bardzo uprasza tą historię. No, ale w którymś momencie doszedłem do wniosku, że to jest ten czas wyjechać, i pomyślałem, że, no, naturalnie to jest Rzeszów, tak, no, bo to jest największe duże miasto. Własny biznes. E, tak, własny biznes, aczkolwiek wtedy to nie był własny biznes, tylko ktoś mnie zaprosił do takiej dużej firmy IT, a to były czasy, kiedy e, ja w ogóle jeszcze myślałem, że w ogóle praca w IT to, to, to prawie niewykonalne. W ogóle praca przy komputerze w takich warunkach, gdzie, gdzie żyłem, e, w sensie chodzi mi o, o społeczność lokalną, i. Ludzi, mental, tak? W którym. W którym ma Ma to jest zacznę, dobrze, zacznę, dobrze zacznę ujęte, tak? Ja oczywiście bardzo kocham tych ludzi, natomiast no, no, w którymś momencie ten rozdźwięk był zbyt duży, e, olbrzymi. Rozdźwięk w sensie. E, mentalny. przyzwyczajeń, Tak, ja. Po prostu żywieniowych tak. i e, spożywczych. Mentalnych, tak, dokładnie, <laughs> tak. Więc to znaczy, no. Nie rozwijajmy. No, nie rozwijajmy, no. No długo Dobrze. by to opowiadać, okay. tak? Okej, postanawiasz jakby podreperować swoją wątrobę i przeprowadzasz się do Rzeszowa. Do Rzeszowa, który jest dużym miastem w podobnych okolicznościach, więc po prostu myślałem, że to jest to, tym bardziej, że prezes pewnej bardzo dużej firmy, dosyć znanej tutaj, to przemilczy, ale zaprosił mnie i ja myślałem, że to ja już się tam zatrudniam i że to będzie to, tym bardziej, że ta firma jest naprawdę jedną z największych w tej branży i... Jak się tam jechało, to jest pod lotniskiem w Rzeszowie, czyli to były dwa światy. To było tak, jakby trochę taki no, PRL-wschód, gdzie mamy jakąś wioskę dosłownie, kury chodzą, dziurawe drogi i nagle taki gmach, jak ze Stanów Zjednoczonych, świeżo wybudowany, także wielkie wow. No i prezes tej firmie mnie tam zaprosił. Ja już myślałem, że mam tą pracę, że to jest w ogóle praca w kieszeni. Poszedłem na rozmowę rekrutacyjną, tam nawet znałem jedną czy dwie osoby z tej rozmowy rekrutacyjnej, więc ja byłem święcie przekonany, że ja tam pracuję. Nie? Ja znałem prezesa, prezes mnie zaprosił, tam raczej znaczy, tak się ludzie nie dostają. Praca w, w kieszeni, tak, wiedziałem, że to będzie olbrzymi wzrost dla mnie i też ekonomiczny e, i, i, i też mentalny. przeprowadza się do dużego miasta, będzie super. E, na wskutek różnych historii e, <laughs> poznałem dużo ciekawych ludzi w Rzeszowie. Poznałem między innymi pewnego kurda. Który był ścigany karą śmierci w Turcji. To dla nas bardzo ważne, żeby poznać twoją opinię. Dobrą formą jest łapka w górę, subskrypcja lub komentarz pod filmem. Dla ciebie to tylko moment, a dla nas szansa, aby dotrzeć z wiedzą do szerszego grona zainteresowanych. I to też dłuższa historia, ale uciekł. Prosił o ekstradycję. Nie ekstradycję, przepraszam, tylko o takie no, zapomniałem tego słowa, azyl. Ale, azyl dokładnie polityczny w Szwecji. Dostał go w Polsce. długa by historia, du, 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 dużo by to opowiadać, ale chodzi generalnie, że to bardzo niestandardowy człowiek, bardzo otwarty i prowadził bar. Dobra, ale, ale dostałeś się do tej pracy, czy nie? Z, no barcia? właśnie, nie. A, a wszystko było tak pięknie. Znałem tego kurde, znałem tą społeczność, która się tam budowała. Bardzo ciekawi, otwarci ludzie. Zaproponowali mi nawet y, y, mieszkanie u nich. To był naprawdę wysokiej klasy dom gdzie jak ja się tam wprowadziłem, a byłem przekonany, że ja już pracuję w Rzeszowie, więc ja już się tam wprowadziłem, jeszcze tam nie pracując. Ten dom był na tak duży i taki standard dla mnie to był, że jak wychodziłem zawsze z ubikacji, to nigdy nie wiedziałem, na którym piętrze jestem, nie? Także to był dla mnie taki olbrzymi awans, więc taka praca w takiej firmie IT to była naturalna rzecz. Ale jej nie dostałeś. No właśnie nie. Dobra. dzień przed zadzwoniłem, pytam się jak, a oni mówią, że no wie pan co, no no szukaliśmy kogoś na analityka biznesowego, a pan bardziej na projekt managera, także myślałem, że mail doszedł. No nie, nic z tego nie będzie. No i tak właśnie. No dobra, to teraz jaki, jakiego koloru była to organizacja pomarańczowa? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie pomarańczowa. E, dobrze, i co... Metodologii LALU. Tak, metodologii LALU. Cały czas się będziemy nią posługiwali. E, więc tak, e, to się nie udaje twoja przygoda z Rzeszowem się kończy, to to, to, to zdecydowało? Tak, aczkolwiek no miałem jeszcze finanse na 60 dni życia i dosłownie tak nazwałem swój fanpage na Facebooku 60 dni życia i każdy dzień tam robiłem jednego posta, co się u mnie dzieje i szczerze mówiąc moje plany się zakończyły na tych 60 dniach. Znaczy nie widziałem nic dalej, co się może wydarzyć, ale się wydarzyła między innymi konferencja Myśleć jak milionerzy, i na tej konferencji, to była olbrzymia jak na tamte czasy w Rzeszowie konferencja, przyjechali różni biznesmeni z różnych części kraju, między innymi z Wrocławia i ktoś mnie zaprosił, bo akurat robiłem tam oprawę wideo. Mm -hmm. I ktoś mnie zaprosił do, do Wrocławia, powiedział, że no, będzie inwestor, że będzie fajnie, że zrobimy biznes. No to jak będzie, będzie inwestor, będzie fajnie, zrobimy biznes, to powiedziałem, dobra, to, to sprawdzę to I, i sprawdziłem to i wróciłem do Rzeszowa. Spakowałem się razem ze mną, przyjaciel, wszystko do samochodu spakowaliśmy i pojechaliśmy. Tak w wielkim skrócie. Okej. Okay. Dochodzimy do takiej sytuacji, w której e, wyprowadzasz się z Rzeszowa, i jak się toczą dalej Twoje losy? Śpisz w walcie, czy. No nie, no. Osoba, która nas zaprosiła, powiedziała, że będzie wszystko, że tak powiem, ogarnięte, więc było ogarnięte przez dzień dwa. A ja jeszcze tutaj, tutaj, jeszcze tam w Rzeszowie miałem kilka rzeczy, miałem tą koleżankę łamane przez dziewczyna, więc tam jeszcze szkolenia różne też miałem, więc trochę wracałem do tego Rzeszowa, a ten Wrocław tam jeszcze był, klarował się, tak, no ale w którymś momencie okazało się, że nie mamy mieszkania i trzeba było mieszkać w tym samochodzie, więc przez jakiś czas, jakieś dwa tygodnie mieszkaliśmy w tym samochodzie. To była ekstremalna przygoda, aczkolwiek e, ekstremalna jak na tamte czasy, później było jeszcze bardziej ekstremalnie. Ale był inwestor, także ja się tam nie martwiłem. A to nie już wasz biznes? Dobrze. Słucham? To już wasz wspólny biznes był? E, tak, no pozyskaliśmy tego inwestora i, i kilka rzeczy tam zaczęliśmy robić, ale jeżeli o mnie chodzi osobiście, to ja nie wiedziałem czego nie wiedziałem i wtedy się na bieżąco tego dowiadywałem. No to jak standard, jakby zakładając, zakładając firmę, tak. e, to, to wiemy, że nic nie wiemy i wszystkiego się uczymy, to jest, to jest naturalne. A nie miałeś takiej myśli, żeby wrócić do, do rodzinnej miejscowości? Absolutnie nie. Nie, nie chciałeś się poddać? Nie, to znaczy, nie, wolałem śmierć niż się poddać, to na pewno, a, a dwa, że nie, nie widziałem sensu, bo to obrazowo patrząc, to tak jakby roślina rośnie w doniczce i w którymś momencie już brakuje miejsca na korzenie. Ja wiedziałem, że tam mogę wrócić, wiedziałem, że będę miał wsparcie, że będę mógł tam jakoś się rozwijać, ale to było jakoś, Porównanie do Rzeszowa czy później do Wrocławia, tak? To już zupełnie inna skala. E, a jak ten biznes? <laughs> Co rok wytrzymaliście? E, nie, to czy znaczy, zależy, który. <laughs> ja powiem tak, było kilka epizodów. Powiem najzabawniejszy, to znaczy jest zabawny z, z perspektywy czasu. Mieliśmy sprzedawać pewien produkt IT. I ten produkt miał. Ale własny? E, to był startup, i my mieliśmy tam wspierać my mieliśmy być działem sprzedaży dla tego projektu, później mieliśmy wejść jako. A udział. to był wasz startup? Nie, Czy... to był no, okay. sta, jeden ze startupów tego inwestora. Z tym inwestorem robiliśmy jeszcze inne rzeczy. Już to, Czyli ten inwestor swoje. was tak naprawdę zatrudniał jako pracownika? Ten inwestor tak naprawdę e, ma kapitał, e, który udostępnia różnym projektom i zobaczy, co z tego będzie. No i tak też właśnie na podobnych zasadach z nami postępował. Natomiast miałem już kilka innych projektów, które się tam kręciły. Tylko w tych projektach brakowało osób, które były mniej techniczne, a bardziej sprzedażowe, i wtedy my wkraczaliśmy. Więc no, jeden z takich zabawnych scenariuszy był taki, że była pewna platforma do sprzedaży w internecie, i ja sobie pomyślałem, to przetestujmy, będziemy pierwszym, pierwszym klientem. Tak? To, to już w zasadzie moja solo akcja, i wziąłem te pieniądze od inwestora i kupiłem pół palety filtrów do wody. Po to, żeby zaprezentować, że ta platforma działa. No wiadomo, tak się tego nie robi, no ale ja tak zrobiłem. jeszcze nawet do końca nie sprawdziłem tych cen, bo jak kupuję z hurtowni, to muszą być najniższe. Nie? No ale są różne hurtownie, tak? są różne produkty. Nie dokonałem tej analizy rzetelnie. No i później sprzedawałem tą paletę, to pół palety filtrów do wody na Allegro indywidualnie i ratowało mnie tyle, że ci ludzie po prostu woleli przyjechać fizycznie we Wrocławiu, odebrać to, niż płacić za wysyłkę, nie? więc uff, no, także po jakimś czasie oddałem te pieniądze. Okej. Okay. To były <laughs> tego typu przygody. Przygody, gdzie chciałeś się, mogłeś się dokształcić. Też <laughs> tak. To były lekcje biznesowe, nieocenione. Tak, 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 dokładnie. Tak, ciężkie A, lekcje. Mm, wiem też... Yy że jakby no, próbujesz różnych stron życia. Mhm. I co, co było przyczyną jakby tego, że tam zacząłeś imprezować, czy zacząłeś poszukiwać e, w życiu uciech? Bo, bo to jest taki moment, to był ten moment, kiedy dostajesz już trochę, zarabiasz w pierwsze pieniądze i chcesz się nimi nacieszy, nacieszyć, czy to odwrotnie w sensie, że nie, nie wychodzi coś w życiu i starasz się jakby wynagrodzić sobie? To znaczy myślę, że nic z tego tak w stu procentach, jeżeli już to troszkę to drugie. Natomiast to już ja nie byłem studentem, tak? To trzeba to też podkreślić, że ja mi się wydawało, że już jak tyle doświadczyłem, zrobiłem jakieś tam symboliczne biznesy na Podkarpaciu, bardziej zlecenia niż biznesy, i znałem tych milionerów i, zna, i dogadywałem się z nimi. Myślałem, że myślę tak samo. Skoro się z nimi dogaduję, to myślę tak samo, czyli mogę zrobić biznes. Nie, to tak nie działa, no ale ja myślę, że tak działa. Więc no miałem już wtedy 27-28 lat, jak, jak byłem we Wrocławiu, wydawało mi się, że naturalnym krokiem jest zmiana środowiska i, i to wypali. E, też się myliłem, tak? Więc to, to, to też nie, nie zadziałało w ten sposób. I jakby, a, a ta ucieczka to była głównie taka próba znalezienia szczęścia w życiu? Tak byś to zdefiniował? Tak, aczkolwiek brakowało mi czegoś w życiu, czy to nie wiedziałem, czego mi brakuje, i myślę, że moim celem jedynym było wyjechać najlepiej daleko, usamodzielnić się, czyli nie pracować na etacie, tylko mieć swój biznes i zarabiać dużo pieniądze. I to będzie mój jedyny i ostateczny współczynnik szczęścia. I żeby było ciekawiej, robiłem takie badanie, robię je do dzisiaj, w marcu i kwietniu każdego roku. Każdy dzień oceniam od 1 do 10, taki współczynnik szczęścia. I później, idąc dalej chronologicznie w tej historii wrocławskiej, pojawił się po pierwszym inwestorze dużo przygód i tak dalej, to nie wyszło, chociaż pewne rzeczy wyszły, jest pewien klub mówców i liderów, który trwa do dzisiaj i super. No ale też nie o to chodziło do końca. I pojawił się drugi inwestor, no i wtedy ja mogłem powiedzieć, ok, Osiągnąłem ten cel, tak? Jest to, co miało być. Są to pieniądze, tak? To nie były miliony, dla mnie wtedy były miliony. I spodziewałbym się, że to jest ten stan pełnego szczęścia. Ale we wnętrzu czułem, że totalnie nie. I próba kupienia szczęścia za te pieniądze też totalnie nie dawała tego szczęścia. I punktem zwrotnym było to, jak sobie zrobiłem kolejne badanie z marca na kwiecień, kiedy się okazało, że Moje statystyki to od 1 do 10 każdego dnia. Wcale nie są jakieś nawet bliskie dziewiątki czy dziesiątki, chociaż powinno tak być, tak, bo no ten cel... Sam, sam się tak, jakby sprawdzałeś, Cel, cel tak? który... tak. I co miesiąc tak przez nie Nie, nie, marzec, kwiecień, tylko dwa okay. miesiące w danym roku, czyli miałem takie odbicie co roku, rok, do roku. No jak porównałem sobie, nie dość, że one nie były wcale wysokie te noty, a porównałem sobie z rok poprzednim, gdzie ten poprzedni rok był bardzo ekstremalny na takiej zasadzie, że naprawdę. E, A przepraszam, to były jakieś subiektywne oceny? Tak subiektywne moje wewnętrzne, okay. tak? Czyli jak, jak, się bardzo, czujesz? jak bardzo się czuję szczęśliwy od 1 do 10 w danym dzień. Nie? I, I okazało się, że średnia z tego roku, gdzie było naprawdę dobrze, finansowo, i to powinno być samo 10, ewentualnie 9,9, było prawie tak samo jak rok wcześniej, gdzie było totalnie fatalnie ekonomicznie i po prostu. No, gdybym nie był tak nastawiony na ten cel, to pewnie bym poszedł gdzieś na etat, ale wolałem dosłownie przygłodować, albo nawet głodować, niż, niż iść gdzieś na etat, bo byłem na maksa zdeterminowany, że to osiągnę. No i, no i co? Jestem na szczycie, okazuje się, że tam nic nie ma. Znalazłeś pustkę i, i co wtedy się pojawiło? W, ruch w kierunku używek właśnie, czy, czy właśnie poszukiwanie własnego dlaczego? To znaczy... Powiem tak, jeżeli chodzi o używki, to one zawsze w jakimś tam wymiarze były wcześniej, tak? Ale wtedy, kiedy ja zobaczyłem, że mam te pieniądze i że one szczęście nie dają, no to próbowałem sobie je kupić, na przykład próbując to robić przez używki czy inne tego typu rzeczy. No, ale to też nie zdało w ogóle egzaminu. W ogóle. To jest też ważne, żebyśmy ograniczyli, znaczy rozgraniczyli, mm -hmm. czy dajemy sobie szczęście długoterminowo, czy krótko. No bo krótkoterminowo, nie wiem, jedząc czekoladę, możemy dostarczyć sobie. Szczęście, natomiast długoterminowo jedzą codziennie czekoladę, nie wiem, czy będziemy szczęśliwi, jak zobaczymy efekty gdzieś tam po roku czy, czy po dwóch. Tak jest ze wszystkim. Nie wiem, biorąc narkotyki, mm -hmm. krótkoterminowe w danym dniu, nawet możemy mieć jakąś ekscytację, fazę, jakiś stan powiedzmy upojenia, zadowolenia, mm -hmm. szczęścia, jakkolwiek to nie ekstazy, jak, jakkolwiek to nie nazwiemy. Pytanie, jak ten nasz organizm zachowa się długo. Długoterminowo, więc tak. My często wydaje nam się, że posiadając coś, to będziemy szczęśliwi długoterminowo, a nagle się okazuje, że to jest takie krótkoterminowo. Tak, a czy, i, i bardzo wiele osób, ja też między innymi byłem na tym etapie, czy ty też miałeś te doświadczenia, mhm. że to latujesz w pewnym momencie. Że ważniejsze że od celu jest droga, jaką przebywamy, i że to ona daje nam szczęście. A że ten cel jest tak krótki mhm. i to jest ta, 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 taka chwila, która tylko i wyłącznie jest ukoronowaniem tej drogi. I jeżeli się nie potrafimy cieszyć w trakcie tej drogi naszego życia, to w zasadzie ten cel nie ma już większego znaczenia, nawet tego osiągamy. I może ty byłeś w takim punkcie, tak to było u mnie. Pytanie, jak to, jak to było u Ciebie? Znaczy, na pewno y, to, o czym mówisz, jest bardzo ważne. To znaczy, ta, ta droga jest tak samo ważna, jak i cel, tak? bo cel osiągamy, idziemy dalej, i jest da dalej jakaś droga. Tak? Natomiast ja w ogóle w ten sposób tego nie postrzegam. Postawiłem sobie jeden, cza jeden czas, jeden punkt w przestrzeni, y, ma być osiągnięty taki pułap, będzie osiągnięty, będę szczęśliwy. Okazało się, że nie. To tak nie działa. I co więcej, Ee, jeszcze kwestia, czy co to jest szczęście dla nas, tak jak wcześniej rozmawialiśmy przed tym nagraniem, podam taki przykład jeszcze raz go podam, bo myślę, że jest bardzo trafny z mojego punktu widzenia, który już mam po tym doświadczeniu, że szczęście to coś innego niż hedonizm, tak? bo można tą czekoladę, czy chociażby jakieś substancje psychoaktywne spożywać, e, to ma pewne konsekwencje, ale to dalej jest jak, jakaś, jakaś szczypta endorfiny hormonu szczęścia. Pytanie, czy to jest szczęście, tak? Bo jeżeli ktoś mówi o szczęściu, a nigdy go nie doświadczył, jeżeli mówimy o jakimś zapachu i mówimy, o ten zapach będzie taki słodki i tak dalej, co to znaczy słodki? Jeżeli my nigdy nie doświadczyliśmy tego zapachu, nie wiemy jak on pachnie, to my możemy o nim rozmawiać. I ja myślałem, że wiem, czym jest szczęście, i że to maksymalna ilość endorfiny. I miałem taką raz historię, kiedy miałem maksymalną ilość endorfiny. Dosłownie wypłukałem całą endorfinę z organizmu, można to zrobić, przeżyłem to. E, A jak to się robi? E, chemicznie. E, nie pytam. Nie no pytaj. To był mój ostatni <laughs> sylwester przed wielką zmianą w życiu i gdybym <laughs> dalej szedł tą ścieżką, to, to byśmy się już nie spotkali, bo poszedłem w totalne ekstrema. Nie było praktycznie granic. No dobra, były granice takie, że jeżeli coś mnie nie zabije, to jest dozwolone. E, A tak. tego się nie wie do końca, bo potem się eksperymentuje no, dokładnie, na granicy. Dokładnie, więc to było mocno na granicy i efekt był taki, że jak fizycznie całą endorfinę wypuczę z organizmu, to później przez kilka dni nie ma możliwości, żebyś miał jakąkolwiek szczyptę endorfiny, cokolwiek by zrobił, więc to wygląda nawet nie jak depresja, tylko po prostu jakbyś był na pogrzebie ciągle, po mm -hmm. prostu no. No dobra, ale to zdefiniujmy jeszcze te szczęście. Jak, jak teraz byś to zdefiniował z perspektywy czasu? Szczęście, a nawet sukces, bo to się bardzo wiąże. Teraz czym jest szczęście, czym jest sukces, bo dla mnie też to było tożsame, tak? Sukces w biznesie, tak? Będę zarabiał tyle i tyle, będę niezależnie finansowo, będę miał pieniądze. Super, to jest szczęście, tak? No, no nie do końca, tak? Bo też są ludzie, którzy nie mają takich możliwości, czy nie mają w ogóle takiego kontekstu społecznego, czy w ogóle nawet nie słyszeli, że jest jesteś takiego jak pieniądz i żyją gdzieś sobie i są być może nawet dużo weselsi. Nawet słyszałem w takich badaniach, że społeczeństwa... Mniej zasobne są miejscami, bardziej szczęśliwe niż te bardzo zasobne. To nawet rozmięte. nie trzeba badania, wystarczy zobaczyć na Kubie, jak się ludzie zachowują, jak żyją. Nie uważam, żeby Kuba była bardzo zasobna. Tak. I powiem Ci szczerze, że trochę zazdroszczę nieraz. Różnych podróżników oglądałem. Niestety mm -hmm. za nie byłem jeszcze na Kubie, pewnie się wybiorę. Natomiast wcale nie widziałem tam ani smutku. Tak jak porównujemy czasy komuny mm -hmm. u nas. Mm -hmm. Oczywiście byliśmy biedni, to bez dwóch zdań. Były to patologiczne czasy, tak. bo były. Ja absolutnie nie chciałbym powrotu do nich i, i żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, bo jestem generalnie wolnościowcem i antysocjalistą. Socjalizm to jest ostatnie słowo, które mi przechodzi przez gardło. Natomiast trzeba jedno oddać, że według mnie, mhm. jak obserwujecie, ludzie, ludzie jako społeczność byliśmy bardziej szczęśliwi. Było więcej spotkań takich we wspólnym gronie. Mm -hmm. Była życzliwa pomoc wzajemna. Tak. Gdzieś te więzi społeczne relacje. Na, i relacje mm. były na wyższym poziomie. Tak. Nie? I powiem ci tak, podbijając to, co ty mówisz, też to obserwuję na takiej zasadzie, ja tych czasów tak do końca nie pamiętam. Czy, ale ci przebrałem z tymi badaniami, tak, żeby, żebyśmy mieli Tak, władze. tak, ale jak przyjeżdżają ludzie z Ukrainy, jeszcze przed wojną dużo znałem takich ludzi i, i mam z nimi relacje. I to są takie relacje. Bardzo żywe. Ja nie mówię, że tutaj nie mamy żywych relacji, tylko one bardzo często są y, tam z mailem, coś jeszcze, coś tam. Y, a tutaj na żywo spotykamy się. Jak się spotykamy, to się spotykamy. Nie ma innych wymówek. Y, nic nie jest ważne, tylko się spotykamy taki. Y, ja pamiętam jeszcze takie czasy, że, że tak było, tak? Ale to były czasy przed internetem. A teraz to inaczej wygląda, więc jak najbardziej. Jesteśmy technologicznym zombie. No, tak daleko bym szedł, ale technologia jest tylko narzędzie, tak? I tak, ale nie potrafimy go mądrze z niego korzystać. Na, na sobie się łapię, też ograniczam sobie teraz na telefon. Jak dojdę do jednej godziny dziennie telefonu, mam taki zegarek, to będą usatysfakcjonowany na rozmowy, na wszystko to, jest to, to ja co ja ci chciałbym przeznaczyć. Ekstremum. Ekstremum wygląda tak, że włączasz telefon w tryb samolotowy i cię nie ma. E ja sobie mogłem pozwolić na takie ekstremum i wyleczyłem się. E, czy tam byłem wyleczony z, z, z telefonu? Aczkolwiek, no to jest też kosztowne. Ja już jestem na tej, na tej fazie faktycznie odwykowej, więc jest teraz lepiej. E, natomiast jest e, ciężko wyjść mhm. z niej. Nie? To ja teraz też nie muszę już w stan włączać trybu samolotowego. On generalnie jest, nie, wszystko mam wyłączone, mam inne powiadomienia, mhm. więc co najwyżej jakiś telefon, który... A maile na wakacjach? To niestety jest jeszcze mój grzech, który jakby popracuje nad nim. I obiecałem sobie, że kolejne, autentycznie bez. No ja już słyszałem bez... różne historie. <laughs> Ale były takie wakacje już dwa razy, na których nie miałem. Na jednym zupełnie nie, nie wziąłem telefonu, stawiłem go w Polsce. Super. Ale to było bardzo ekstremalne, bo nie mogłem realizować żadnych przelewów. Bo SMS-y przychodzą. No tak. <laughs> Więc teoretycznie pozbawiłem się, się też możliwości. Wykonywanie przelewów, ale to jest do, 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 do dopracowania. Mm -hmm. Jakiś plan awaryjny, jak to zrobić, żeby, żeby sobie poradzić. Albo wej, w, mam Nokia 6310 jeszcze w szufladzie, więc może to Nokia zabiorę wtedy na wakacje. Nie? To no jakby może. w tym momencie nie ma, jest podstawowe narzędzie do, do mm -hmm. rozmów, do SMS-ów, ale nie ma, nie ma uciech internetowych. Dokładnie. E, więc teraz tak. Mówiliśmy o definicji szczęścia, mówiłeś też o badaniach. Tak. Przytaczałeś badania, że jakby ten poziom szczęścia w tych społecznościach biedniejszych, to ja nawet ci przytoczyłem, że nie trzeba mieć badań, to się czuje. Wystarczy, mm -hmm. wystarczy zobaczyć i, i naprawdę czuć i widać, że ci ludzie są szczęśliwsi. Tak. Nie wiem, jak jest na przykład na Białorusi, też, ale tam jest z kolei reżim, bo. W, na Kubie nie ma tego reżimu. że oni mają takie fajne połączenie, że. Znam ludzi z Białorusi, są bardzo tacy właśnie otwarci, społeczni, no, no tutaj mają swobodę obywatelską, tak, no tam tak jak mówisz, jest inaczej. Tak, to jest jakby no nie, ma, nie ma złotego środka. Mhm. Natomiast na Kubie chyba mają też swobodę. Nie, nie wiem, aż tak bardzo geopolitycznie się interesuję, ale przynajmniej nie docierają do mnie sygnały, żeby mieli faktycznie jakieś, jakieś utrudnienia, co że znaczy, towarów tam nie ma po prostu i to jest jedyne ich utrudnienie, walka o, o zdobycie podstawowych dóbr, ale radzą sobie z no, tym. Tak jak, jak szynka na imieniu, tak? <grym> tak? Tak, natomiast wróćmy do tej definicji szczęścia, więc co jest tą definicją szczęścia według Ciebie, żebyś, żeby też, co według Ciebie, jak je zdefiniować? Okej, okay, no to na podstawie moich badań empirycznych i doświadczeń, które może tutaj nie przytoczę, bo to nie jest miejsce i pora na to. Kolejny kanał. Tak, też, będzie, że... będzie czas na to, że się tym kiedyś podzielę szerzej. Ale Bottom Line, podsumowując, szczęście, moim zdaniem i z mojego doświadczenia, to jest bycie i sukces, i sukces w życiu. To jest bycie dokładnie tam, gdzie ja wierzę, że Bóg Ojciec Stwórca nas przeznaczył, żebyśmy byli. I wtedy jesteśmy doskonałym narzędziem, w doskonałym, narzędzie, doskonałym miejscu, w doskonałym czasie. Endorfina sama przychodzi. Yy, I to trzeba poczuć, tak, wewnętrznie? To jest doświadczenie duchowe, tak. Dobrze, a, ale ktoś tego teraz nie czuje, ma to sobie wyznaczone cele, dąży do nich. Jaką byś dał wskazówkę osobom, które w chwili obecnej, no, wyznaczyły sobie podobne być może cele, jak ty wyznaczyłeś. Mm -hmm. yy, no i mówią, co on tam pierniczy, jakby. Yy, ja się z tym nie zgadzam, może tak powiedzieć. Co tak. byś im powiedział? No, to, to już jest kwestia podejścia psychologicznego, bo też zajmuję się osobami, pomagam osobom w kryzysie bezdomności. Jest taki cykl zmiany myślenia właśnie, który jest opracowany na zasadzie takich działań właśnie z osobami w kryzysie bezdomności. pierwsze to jest taka faza prekontemplacji, tak? Czyli dana osoba w ogóle się zastanawia, czy to w ogóle możliwe. Więc jeżeli ktoś nas ogląda i się zastanawia, czy to w ogóle możliwe, może on chce osiągnąć swój cel biznesowy i wtedy pomyśli, że będę szczęśliwy albo nie. Teraz czasy są bardzo szybkie, więc może się okazać, że ta osoba, że ty osiągniesz ten cel dzisiaj albo jutro, yy, wygrasz na giełdzie, <grych> tak? I to w ogóle, to nie będzie to, postawisz sobie wyższy cel i znowu wygrasz na giełdzie albo nie i znowu to nic, tak? Więc yy, konfrontacja, tak? Dlaczego chcesz osiągnąć ten sukces? Czy to naprawdę butuje twoją wartość? Czy to jest twoja prawdziwa tożsamość? Czy tak naprawdę grasz w grę sam ze sobą? Także zachęcam. Naszych odbiorców i Ciebie też do takiej konfrontacji wewnętrznej. I to jest bardzo proste, żeby się skonfrontować w ten sposób. Wystarczy powiedzieć na prywatnym, że tak powiem, kanale do Boga bezpośrednio: Boże, pokaż mi prawdę i być otwartym w tym i powiedzieć to z serca, albo pokażę. Dobra, to teraz tak. Okazało się, że nie, nie osiągnąłeś tego szczęścia, mm -hmm. dochodząc tam, gdzie chciałeś, tak. dojść, osiągasz jakiś. I co się wtedy dzieje, kiedy się pojawia ta myśl o tym, e, w ogóle, kiedy pojawiła się samoświadomość u ciebie, mm -hmm. że firmy, w których pracujesz, mogą mieć różne kolory? I jaki kolor jest marzony dla ciebie? Bo to mnie interesuje. zabrzmi no, pełnie trywialnie, ale dostałem książkę. Okay. dostałem książkę i. i to, no, bo w jakiś sposób to się musiało zacząć, tak? No i po prostu. Albo od książkę. kogoś, czy inspirujemy się od kogoś, kogo znamy, albo z książek. No tak. Książki są fajną inspiracją, bo one gdzieś tam porządkują, czy autor mm -hmm. w jakiś uporządkowany sposób chce przekazać nam pewną wiedzę. Tak. To jest bardzo. Albo energię po prostu od ludzi się dostaje i to. Tak, tak. Albo się przez przypadek dostajesz do pracy gdzieś. Jeżeli widzisz... wierzysz w przypadki. Tak. E, e, a nie w prawo przyciągania. Na przykład. E, dobra, no i teraz dostajesz książkę, co to za, za książka, żeby polecić ją? No, pracować inaczej w Pracować. Okay, czyli. E, Eventing organizations. Tak, e, mogę z całym sercem polecić. To nie była moja pierwsza, może jedna z ostatnich książek, właśnie o, o się, ale wartościowa, nie? bo pokazująca mhm. przykłady, pokazująca różne firmy tak. działające, które nigdy o sobie nie wiedziały. Dobra, i teraz e, przeczytałeś książkę i co, nagle szukasz turkusowy film? No, najpierw to tak naprawdę popatrzyłem na tą książkę i tak myślę, a to było bardzo dawno temu, 2016-17. Więc nikt o tym temacie nie słyszał, to była totalna nowość i tak patrzę na to i myślę: "Jest okazja na biznes. Jeszcze nikt tego nie robi. Patrzę w internecie, nikt o tym nie pisze praktycznie. No po prostu e, nie, zielony niebieski ocean, tak? To, co zrobiłem, to zainwestowałem w domeny, i teraz niech się kręci. I się nic nie działo, bo to jeszcze było za wcześnie. Tak, i w ogóle jeszcze moje myślenie było jeszcze mocno tak. Um, nie turkusowe, wróciłem. Um, pomarańczowe. Kasę na tym <laughs> tak. Pomyślałem, a jeszcze może. <laughs> no nie, no nie nie tędy droga. A jaką domenę kupisz? Turkusowe organizacje między innymi. Okej. Okay. Tak, także jakbyś chciał coś publikować, to też zapraszam do. No, ale idąc dalej, więc pomyślałem, że okej. Okay. Czyli trzeba po prostu zacząć od postaw, znaleźć takie firmy, wtedy jeszcze właśnie słyszałem, znaleźć takie firmy, no i się po prostu poduczyć, nie? jak to w Polsce wygląda, bo wiem, jak się to wygląda na świecie, coś się dzieje, ale w Polsce na pewno też. No i właśnie trafiłem do kilku takich firm i zacząłem wtedy pisać książkę, którą niedawno skończyłam. To skończyłem niedawno książkę, na turkusowaewolucja.pl, można za darmo pobrać PDF-a. I, I wtedy... Tak się zaczęło od właśnie tych case'ów firm. Później się dowiedziałem, że są turkusowe siadania we Wrocławiu, bo w ogóle zacząłem rozmawiać z ludźmi, że są turkusowe organizacje i ludzie, którzy tak patrzą, o co ci chodzi, a niektórzy tak, a coś może i słyszałem, ale na ogół mówili, o co ci chodzi. Nie? I jedna z osób wtedy mi powiedziała, że jest coś takiego jak turkusowe siadania we Wrocławiu i że tam już się spotykają. A te turkusowe siadania to były dosłownie pierwsze turkusowe siadania, dosłownie 3-5 osób przechodziło i. To było na zasadzie takiej, że siadamy i o czym rozmawiamy. Wybieramy tematy, i, i wtedy to prowadziła Gabi Krupa, która mm, wdraża samą organizację, i tak się zaczęło. Ona wyjechała później za granicę, e, mi zostawiła te śniadania, ja zacząłem to prowadzić we Wrocławiu i później to zaczęło rosnąć, i, i też u mnie się w dużo w życiu pozmieniało. <laughs> no i tak, e, i tak właśnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Trafiłaś do turkusowej firmy? Wiesz, co, to jest kwestia definicji, właśnie. Nawet jeżeli mówimy o tej turkusowej ulalu, czyli mm -hmm. o tej żółtej w tej metodologii Spiral Dynamics, to ja bym tutaj był z mocno tak z szczęśliwością, że jest dużo elementów tego turkusu, ale o pełnym turkusie ciężko myślę rozmawiać, dlatego że to jest pewna droga do czegoś, tak jak droga do doskonałości, Prawda. jakbyśmy chcieli. 100 liczba 100 podzielić na 3. No to zawsze tam będzie 33 w nieskończoność, tak? Więc zawsze. 33,3. Taki... Tak, dokładnie. No. Dokładnie no. tak. Tylko tylko tak, do... żeby było. Tak, tak. <laughs> Więc zawsze zawsze to jest taka do doskonałości jestem członkiem kilku organizacji, jestem też w zarządzie kilku organizacji i robię, co mogę, ale też widzę, że ludzie nie są na to gotowi. I nawet ludzi, których znam osobiście, mam z nimi dobrą relację. I, i, I wydawałoby mi się, że oni naturalnie w to wejdą to mają te nawyki takie mocno albo menedżerskie, albo takie kontroli i, i trzeba się tam przebijać po prostu ku mojemu zaskoczeniu. Ale no, Dobra, to startujemy. ja bym powiedział tak. Bardziej powinniśmy się koncentrować na zwiększeniu samoświadomości. Ale tak jak mówię też moim znajomym, to nie jest idealny kolor. Mm -hmm. Jest to trudny kolor. Kolor <laughs> prawdy, ja to nazywam kolorem prawdy. Pięknie. I nie każdy jest gotowy. Nie powinien się na, na, na siłę uszczęśliwiać. E, natomiast jeżeli czuje, że to jest droga dla niego, to niech idzie. Jak nie tak. czuje, to lepiej niech nie idzie, bo będzie żałował. E, bo jest, jak ja to mówię gorąco, w okresie tej drogi. Widzisz, ja bym tutaj się zastanowił, czy by żałował naprawdę. Tak? Bo... Ale jak nie będzie to z serce, serducha wypływało. No to nie zadziała nigdy. No właśnie to mówię, bo jak to będzie z serducha, to nie będzie żałował, absolutnie. To jestem przekonany, że on to poczuje i będzie chciał. Gdzie widział, to nawet jak są te trudności, które się napotyka, to się traktuje w sposób naturalny. To nie traktuje się jako problem, tylko jako wyzwanie. Dokładnie, lekcja. Lekcja. W związku z tym, my drodzy czy słuchacze, nie będziemy Was, czy widzowie, już się od kanału, nie będziemy Was przekonywać do tej drogi. Chciałem pokazać drogę Łukasza, żeby pokazać, że poszukiwał czegoś. Okazało się, że ta, ten jego pierwotny cel niekoniecznie był tym celem najlepszym. Tak, i ja tutaj bym taką zrobił pauzę, że kiedyś, typu nie wiem, 20 lat temu, to ja bym dążył do tego swojego celu jeszcze pewnie kolejne 20 lat. Miałbym 40 lat, okazałoby się, że to nie to, i no nie fajnie, tak? Zda okazuje się, że kryzys wieku średniego, tak? Kupię sobie motocykl i będę jakoś to odreagował. No nie, no miałem to szczęście, że. Upadłem, że tak powiem, w młodym wieku i zdążyłem wszystko zmienić na nowo, tak? I to jest, to jest bardzo fajne, znalazłeś własną drogę, znalazłeś drogę wiary, w tym przypadku, która cię podbudowała. Każdy z nas powinien znaleźć własną drogę, i to jest ważne, że to musi ser ducha wypływać, a nie być jakby przyjętą wiedzą z zewnątrz. Tak. Że dobra, no to dzisiaj sobie zarząd powie, idziemy w kierunku turkusu, nie mając świadomości, z czym to się je i po co to jest, jakie wartości musimy wyznawać. Dokładnie. Wszystko to jest budowane na wartościach. Jeżeli wartości nie ma, to nie będzie. To będzie patologia. To będzie patologia, nie będzie, nie będzie turkusu. I myślę, że to jest, to jest klucz. Zostawiamy was z tym. Ja natomiast zainspirowany też twoimi dziełami, tym, co stworzyłeś, dodamy w opisie filmu. Że, czyli trzy najważniejsze rzeczy, które, z którymi na pewno chciałbym odesłać do fundacji, którą współtworzysz. Mhm. Bardzo fajne wydarzenie. Być może ktoś będzie chciał wesprzeć finansowo, to bardzo mocno zachęcamy. Na pewno do śniadań turkusowych, które. No i co jeszcze? Polecam przeczytać książkę, bo ona jest za darmo do pobrania. I tam właśnie opisujemy polskie firmy, polskie casey jak to można zrobić. I są przykłady osób, gdzie był prezes i on... Wiesz, że mi to umknęło? A wiesz, ja miałem ci przywieźć książkę i... Ale będzie jeszcze okazja. Dobrze, no to, to był naprawdę czysty przypadek, że my nazwaliśmy swoją turkusową rewolucję, bo wychodzi. Ja tak. nie wierzę w przypadki. Nie? Ale naprawdę, ty, nawet nie ewolucję, bo powinno być ewolucja zgodnie z filozofią, nas nie była to ewolucja. To była rewolucja początkowo. Bo widzisz, bo u ciebie osobiście to musi być rewolucja jako lidera. Ale organizacja w którymś momencie wejdzie w tę rewolucję, ale i tak to jest powolna zmiana na początku, żeby wszyscy weszli na pokład. Tak. To, to, to jest długi okres czasu. Długi okres czasu. No, tak. Ale u ciebie osobiście to jest rewolucja tak. u każdego lidera. Jak nie będzie tej rewolucji, to ta ewolucja się nie zadzieje w organizacji. Coś w tym jest. No i właśnie. Właśnie to też przepraszam, nie? ale jedno z nagrań. z Jedną z osób, chyba z patrycją. Od nas było właśnie takie, że ona tych zmian nie traktowała jako dynamicznych albo wielu, kiedy ja nie ogarniałem już <noise> e, rzeczywistości z pozycji faktycznie pracownika, który sam wdraża te zmiany. Na tak. niego to jest nic. Dla mnie z pozycji zarządzającego, widząc ilość tych zmian, których nie byłem w stanie nawet okiełznać, e, to było coś nie, nie do ogarnięcia, o tak, tak to powiem. Hmm. E? E, więc e, jak najbardziej e, myślę, że te. Do, do tej książki też odeślemy jako trzecia. Yy, trzecia... Zapraszam. Tym bardziej, że właśnie chcę to podkreślić, że tam są case'y polskich firm, gdzie mówimy o prezesach, którzy przeżyli właśnie taką że i rewolucję, ale są też takie case'y, gdzie prezes chciał wdrożyć narzędzie i myślał, że zrobi jakiś warsztat i to zadziała, nie? A później się okazuje, że to trwa dwa lata, to jest pewien proces i z, przez te dwa lata on się sam o, sie, o sobie bardzo dużo dowiaduje i tu się mu zmienia i dlatego on zostaje w tym procesie ale w międzyczasie połowa kadry odchodzi, bo oni się spodziewali, że będą zarządzani dyrektywnie, a tu się okazuje, że jest swoboda i to, to już nie zadziała. A z kolei ci, którzy byli przegaszani przez tą strukturę poprzednią, oni rozkwitli, nie? Tak. To też jest, myślę, czynnik taki, który u nas się zadział, że no, trzeba się przygotować też na spore zmiany, jeżeli się chce wprowadzić to naturalne, że nie każdy poczuje. Od ducha I te osoby, które nie poczują, to też to nic złego. Po prostu one mają co na innym etapie w życiu, chcą czegoś innego i powinny sobie wybrać świadomie to, co w danej chwili potrzebują. O ile wiedzą, czego potrzebują. O ile wiedzą, czego potrzebują, no ale ja jakby, tak jak ci powiedziałem, jestem, ostatnia rzecz, która przechodzi przez język, to, to socjalizm, więc jestem jednak wolnościowcem i nie lubię yes. za ludzi decydować. Uważam, że chociażby najgorsze decyzje podejmowali i wybory, to powinni sami decydować o własnym losie, życiu. Chyba, są niebezpieczni dla otoczenia. To jest jakby jeden wyjątek. No, jak też czynią zło innemu człowiekowi. Ich tak. odpowiedzialność i ich konsekwencje, tak? Dokładnie, dokładnie tak. I nie można wszystkich przed, uchronić dobrymi dyrektywami e, z góry. E, dlatego, że wyłącza się myślenie. Zresztą wracając do twojej wiary, Myślę, że największą swobodę w podejmowaniu decyzji dawał Jezus. jakby On nie, nie robił wytycznych, nakazów, zakazów, on tylko prowadził yy, i, i pokazywał konsekwencje ewentualnie danych czynów, i to myślę, z tym zostawimy. Doskonały przykład servant leadership. Tak? W tamtych czasach, jeżeli ktoś mył nogi, to był sługą dosłownie to był człowiek od mycia <laughs> czegokolwiek to był sługa. Więc tak. on pokazał. Odwrócił. To. Dokładnie. Odwrócił to i pokazał, że można inaczej. Więc Dokładnie. za ten odcinek bardzo Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że Wy również znajdziecie swój, swoją drogę do, do właściwego koloru, znajdziecie swoje dlaczego. No i swój sens istnienia i to dlaczego, i po co się chcecie rozwijać, i co chcecie osiągnąć w życiu. Jeżeli tak, to nam będzie bardzo miło. Tak, a ja życzę, żeby to było szybciej yy, niż później. Bo szkoda czasu. Cześć.